Hej, z tej strony Deku i dzisiaj zagramy w Return to Cast Wolfenstein. Jeden z widzów napisał, żebym sprawdził, zagrał w tą serię. Ale z racji tego, że ktoś niedawno gdzieś poza streamem, w sumie zanim zacząłem nagrywać na YouTube'a, przeszedłem te gry i nie za bardzo chcę się wracać do nich, tak stwierdziłem, że może by tak odświeżyć tą pierwszą część, ale z modem Lira RTCW, czyli poprawiającą grafikę, poprawiającą nieco mechanikę gry. I myślę, że to byśmy mogli sobie sprawdzić. I zobaczymy, czy warto do tej gry w ogóle dzisiaj wrócić, więc nie ma co przedłużając. Rozpoczniemy sobie grę. Widzę, że tutaj chyba mamy 7 misji, więc od razu rozpoczniemy od pierwszej. I co? Lecimy z naszą przygodą. I weźmiemy poziom dawać ich na większym wyzwaniu. Come in. Well, Jack, have we heard anything? Yes, sir. We've just received a coded transmission from Kessler, our contact in the Kreisau Circle. And? Both agents have been captured and are being held in Castle Wolfenstein. Damn. Call a meeting, Jack. Yes, sir. All right, gentlemen. Now let's go through it again by the numbers. What did we miss? Well, here's what we know. This is Castle Wolfenstein, located in the Harz Mountains of northern Germany, property of Heinrich Himmler. Now, we've known of the existence of Castle Wolfenstein for some time, but we've only recently heard reports from our Kreisau Circle contacts in the German resistance regarding bizarre occult rituals taking place there. Now, these characters are part of Himmler's newly formed SS Paranormal Division, a small but elite group comprised of members possessing above average IQs and backgrounds with the occult and or paranormal. The one in charge is this woman, Helga von Bülow. Our Kreisau contact in one of the villages below the castle has informed us that she and other members of the division have been recently deployed to the area. The Kraut with the monocle is one Wilhelm Strasse, also known as Death's Head, a brilliant and ruthless scientist who heads up Himmler's Special Projects Division. Special Projects? It's marvelously vague. Well, we know it encompasses all manner of advanced weapons research, including rocketry. It's also rumored to involve ultra-secret research into chemical and biological warfare. Charming. But at the moment, we don't know how it ties in with this massive archaeological dig near Castle Wolfenstein. So, advanced weapons, rocketry, chemical and biological research. Now, the occult. It still doesn't add up. Well, that's why we sent our boys in there. Jack, what are our options here? Well, we could send a backup team in behind them. Or? Or we sit tight and hope that they can find a way out. It's your call, sir. Well, looks like we play the waiting game. Zadania. Przedostać się do zamku Wolfenstein i sprawdzić działalność Dywizjonu Paranormalnego SS. Zbierać każdą korzystną informację dotyczącą wspomnianego Dywizjonu i ich działalności na tym terenie. Kessler, który skontaktuje się z tobą, jest członkiem niemieckiego ruchu oporu zwany Krąg Skrzyżowej. Udało mu się przedostać do tymczasowego sztabu Dywizjonu Paranormalnego SS i on dysponuje bardzo ważną informacją na temat ich działalności. Spotka się z Kesslerem w okolicach wioski obok kopalisk archeologicznych, też ma informację dotyczącą planu twoich kolejnych działań. Pamiętaj, jeśli ty albo agent jeden zostaniecie schwytani, uciekajcie za każdą cenę. Aktualny rozkaz numer 71 jest nadal ważny.
Jeśli będziesz w sytuacji, w której możesz ujawnić informacje dotyczące twojego zdania lub osa, skorzystaj z pigułki zawierającej cyjanek potasu, jak i zawsze. Osa sprostuje każdy związek z tobą albo swoją misją. Powodzenia. Bra. Muzykę chyba jeszcze bardziej muszę ściszyć. Your orders, Herr Doctor. Go and get the other one. This one is almost finished. Jawohl. Now, let's try it again, shall we? Who do you work for? Okej, możemy lecieć dalej. Ja troszkę jeszcze rzeczy zmieniłem. Movement chyba w tej grze zawsze był taki, choć nie jestem w stanie odpowiedzieć. No i możemy niszczyć różne elementy w tej grze. Yes. No i możemy tak kopniakami też robić i używać takich elementów w tej grze. Bo ogólnie tutaj poszukujemy te sekretów ukrytych gdzieś w jakichś różnych ukrytych pomieszczeniach. Ale tak. Raport z przesłuchania. Podmiot nieznany przesłuchujący dr Z. Podmiot ujawnił bardzo niewiele informacji. Przed śmiercią został poddany prądowi o natężeniu 77%. Odkryliśmy tabletkę cyjanku ukrytą w butach podmiotu. To odkrycie pozwala nam wierzyć, że on i jego wspólnik są szpiegami. Chociaż nie ustaliliśmy jeszcze, dla kogo mogą pracować. Wierzę, że osiągną lepsze wyniki od jego wspólnika. Czas zgonu podmiotu 15:35. No, to niestety nasz towarzysz nie żyje, ale niewiele na szczęście ujawnił. A, tu nic więcej nie mamy. W tej celi co znajdziemy? Pewnie nic. Lecimy dalej. Jak to na mnie szumi? Ale tu mamy apteczkę, więc... Bo tutaj nie ma przez tradycyjnego systemu... Przy... no... regeneracji zdrowia. Musimy tylko polegać na apteczkach, które znajdujemy. Kiedy się grało właśnie w tego typu grę, więc troszkę tutaj może pamiętam, ale nie za wiele. Dobra, stołu nie zniszczymy. Co my tutaj mamy? Status alarmu. Jak wszyscy wiecie, dywizja paranormalna SS odniosła ogromny sukces w swoich ostatnich wysiłkach archeologicznych w pobliżu wioski. Jednak oficer polowy Helga von Bulow jest bardzo niezadowolona z poziomu bezpieczeństwa w zamku w Wolfenstein i wiosce w pobliżu miejsca wykopalisk.
Nie mogę podkreślić, jak ważna jest to operacja dla Rzeszy. Niedawno wykryto dwóch szpiegów próbujących przeniknąć do zamku. Mając to na uwadze, ostrzegam, wszelkie naruszenia bezpieczeństwa spowodowane przez personel strażniczy będą traktowane w najsurowszy możliwy sposób. Z poważaniem, major Wilhelm Jürgen, oficer ochrony. Dobra, lecimy dalej. Nic tu nie mamy. Oho, alarm. Poszukajmy, gdzie go wyłączyć. Troszkę za dużo tej amunicji poszło. O! Ale pierwsze złoto. Auć. Jeszcze stoi? Już chyba nie stoi. Nie to nie szumi. Ja wiecie co? Przyciszę wam trochę te dźwięki jeszcze. I pójdziemy sobie jeszcze na dół. A może na górę najpierw. Wow, z czego ty strzelałeś do mnie? Z karabinka. Czy ja coś tu przed chwilą miałem, jakąś łapkę albo coś? Mniejsza z tym, lecimy dalej. Teraz możemy sobie zejść w dół. Na tym piętrze byliśmy. Tu na razie nie idziemy. O, kolejny sekret. Amunicja kolejna. To jest to przejście, to sobie tutaj nie musimy iść. Potem byliśmy. Dzięki, że na mnie wyszedłeś. Amunicja się przyda. Apteczki zabieramy. Tutaj jeszcze mamy. Granaty dostaliśmy. Dobra, stąd chyba wszystko wziąłem. Więc lecimy dalej. Jedno tutaj nam z dachu spadł tutaj. Pani Blaskowicz. A. Tu nie przejdziemy, bo musimy iść. Przeskoczyć przez okno. Okej, mamy punkt kontrolny. Tutaj coś mamy, czy nic? Dźwignie aktywne, ok. Pytanie, czy ten guzik jakoś się da zaktywować? Nie, z tym nic nie zrobimy, myślałem.
to są jedyne drzwi. Tak, to są jedyne drzwi. Ten leży na dole jeszcze. Au. Dobra. Nie masz amunicji dla mnie? Nie masz. Apteczka. Tu nie ma. Mi nawet nie zależy, żeby wszystkie jakieś sekrety znaleźć, więc... Po prostu sobie tak o ich szukam. Jak nie znajdę wszystkiego, to nic się nie stanie, nie? Wow! Nie spodziewałem się jeszcze jednego. Jeszcze ktoś? A to gdzie nas wyprowadzi? Tutaj. Tu jakby był jakiś sekret. Tak te tekstury jakoś tak nie pasują do siebie. Nawet nie mam pojęcia, co ja bym musiał tutaj zrobić, żeby to zaktywować. Ale to jest fajne, jak coś się rozwala. Kurczę, teraz nie pamiętam, z którego roku to jest gra, a już takie elementy dodali do gry. Gdzie w dzisiejszych grach jest ciężko takie rzeczy. O, to akurat było proste. Apteczka, granaty, pięknie. A tutaj chyba już nic więcej nie znajdziemy. Sporo amunicji dostajemy. Stąd chyba nam biegli, więc... O! Sekrecik, pięknie. To dla zasady możemy zniszczyć. Czemu by nie? Takie apetyczne posiłeczki. Nie wiem, kurczak to jest? No, wygląda jakby był to kurczak. Dobra, tutaj jakiś przycisk czy coś? Nie, tutaj już nic nie ma chyba. A, bo tutaj był ten sekret. Tu jest przejście w te pomieszczenie, okej. Okay. Mamy kolejne coś otwarte. Kolejny sekret. Nie, nie zamykaj. To jest nasze wyjście.
co teraz? Dobra, po chwili zadziałało. O, kogo nie ma? Tego nie rozwalimy. Naboje dostaliśmy. Gra mi na chwilę zminimalizowało. Pięć sekretów, złoto 8 na 9. Zadania wykonane. Dobra, idziemy do następnej misji. To już czytaliśmy. A, czyli to jest co, misja druga, czy... Wow, jak dostaję. Przydałoby się alarm wyłączyć. Jakieś przejście zrobiłem. O, ale tutaj sobie zdjęliśmy nasz posiłeczek. Obstawiam, że alarm będzie chyba na dole. Tu wcisnęli sekret, ale jak tam się dostać? Tego nie jestem w stanie przyłączyć. Tam jest ewidentnie sekret. Dobra, za chwilę się tym zajmiemy. Na razie bym chciał ten alarm wyłączyć. A nie, rozdrowkałem całe. Już nie bardzo. A, amunicję mamy. Halo, alarmik bym chciał wyłączyć. Wow. Nikt już to mnie wystraszył. Ale włącznik alarmu dalej nie widzę. Dobra, w ten sposób zrobiłem, że krzesło sobie przesunąłem i złapałem te dwie sztabki. Ale nie mam pojęcia, jak tutaj wejść. Niby tu przesunąłem dźwignię, ale... nic mi to nie dało. Podejrzewam, że Aller nie może wyjść, więc lecimy dalej. Thank you.
chciała wyłączyć ten alarm. A, to jest przejście. Jest tutaj w końcu. Wydawało mi się, że był jeszcze jeden. Zakończone wstępne badanie terenu wykopalisk. Dowody wskazują na pochówek mrocznego Richeza. Proszę o natychmiastowe wysłanie zespołu wydobywczego. Czekamy na rozkazy przed podjęciem dalszych działań. Oficer polowy. Okej, to wygląda, jakby odblokowało nam tamte drzwi. Teraz sobie sprawdzimy. Ty masz jakąś amunicję? Masz, drugierka, pięknie. Skoro tu mieliśmy skrót, to bardzo możliwe, że tu już jest otwarte. Pięknie. Amunicja. Kilka arsenałów pistoletów. To ma chyba więcej amunicji w sobie. Dokładnie, o jeden nabój więcej. Ale będziemy biegali z tym. Ja więcej nie uniosę. No to lecimy dalej. Tam byłem. Tutaj. Co to, ta jedna szafeczka się otworzyła, a reszta się nie otwiera? O, tu muszę bardziej na to zwracać uwagę. Dobra, nie tędy. Teraz wychodzimy tu na podwórko i idziemy. Za cicho coś mi tutaj. Hełm dostaliśmy. Tu zatem ewidentnie jakby coś chciało być schowane, ale nie ma żadnej dźwigni. Mamy jeszcze tutaj jakieś drzwi. Ale być może to będzie kolejny jakiś skrót. No, dokładnie. Jeszcze ktoś? Wow. Wow. Dobra, tam jest alarm. To mamy teksturę win jakby. I tu chyba mamy sekret jakiś. No ale to zostawmy.
Auć. Alarm. Dobra, trochę zdrowia mamy. Co my tu mamy? Pragnę zwrócić uwagę na dyrektywę Marszałka Rzeszy 197, która wyraźnie stwierdza, że wszystkie skarby, sztuki, artefakty i różne kosztowności zdobyte w czasie wojny mają zostać przekazane ministrowi spraw wewnętrznych, marszałkowi Rzeszy Geringowi. W celu właściwego zagospodarowania należy pamiętać, że każde naruszenie tej dyrektywy będzie traktowane jako poważne przestępstwo. Nie wiem, czy zdążyłem to złoto zabezpieczyć. To był skrócik. Tu jest zamknięte, tam wyje alarm. Granatów mamy full. Teczki się przydały. Nawet jeszcze jedną sobie wziął. To mi chyba drzwi zamknie. Doskonale znam dyrektora 197 Marszałka Rzeszy, ale przyznaję, że nie wiem, dlaczego uważa pan za konieczne przypominanie mi o niej. Zawsze działaliśmy w pełnej zgodności z prawem, a wszystkie takie przedmioty, które nie zostały uznane za istotne dla bieżącego projektu, zostały szybko przekazane do biura Marszałka Rzeszy. Zapewniam, że absolutnie nic nie zostało zatrzymane i nic nie jest gromadzone. Hehe, nic nie jest gromadzone. To mi się nie chce schodzić, więc ja jeszcze jedno dziwko pominąłem. Gdzie one były? Nic nie jest zgromadzone. Tak nic nie jest zgromadzone, że aż odkryliśmy to tajne pomieszczenie. Byłem. Otworzyliśmy sobie przed chwilą. Więc chyba zostaje nam tylko iść tutaj. Czy ktoś tu jeszcze gdzieś? Tu nikogo nie ma, tu jest tylko apteczka. Te się nie otwierają.
Trudno z alarmem. Lecimy. Nic nie ma. O! To ja źle poszedłem najwidoczniej. Ciekawe. Wow, a ty skąd ty się wziął? Chodźmy może w stronę alarmu. Okej, okay, tu jest wróg, więc chyba w dobrym kierunku idziemy. Albo i nie idziemy dobrze. Chyba jednak dobrze idziemy. A się skryłeś. Dobra, tu nas otworzyli te przejście. Sprawdźcie informacje w dzienniku. Okej, zlokalizowane wejście do kolejki mamy. Złoto, sekrety, możemy kończyć. Dobra, mam nadzieję, że upłynę jeszcze jedną część misji. Dobra, co mamy łapkę, jak ktoś jest do otwarcia. A, to jest głośno, jak się rozwala. Zapasy uzupełnione, lecimy dalej. Czy ktoś, czy nikt? Cześć, snajper. Niedawne dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku śmiertelnych w wagonach ujawniło błąd typograficzny w kwartalnej procedurze regulacji naprężenia lin. Ponieważ wiesz, dopuszczalny błąd plus lub minus 500 kg. Powinien teraz brzmieć dopuszczalny błąd plus lub minus 0,5 kg. Uważa się, że ta korekta doprowadzi do znacznej poprawy bezpieczeństwa wszystkich wojskowych wagonów tramwajowych w przyszłości. Oddaj mi karabin. Stawiam, że tam po prostu jest to gdzieś powyłączane. Troszkę zimno.
im na im nie zaszkodzi. Dobra, czyli tutaj pewnie musimy naprężyć liny albo coś, ten deseń. Tu jest alarm. Nie dobiegli na szczęście. Hełm dostaliśmy. A, granatów mam pełno, więc... Dobra. Informacja w dzienniku. Ucieknij z zamku. A co tutaj, nie mamy żadnego sekretu? Może nie na ten moment. Ale obstawiam, że jak kolejka przyjedzie, to będziemy mieli kolejnych wrogów. Przeładujmy sobie. Pojedzie sama, czy trzeba nacisnąć? Dobra, zdanie ucieknie jest zaliczone. Tam jeszcze jeden idzie. Myślałem, że mocniejszy ten karabinek będzie. Myślałem, że to jest wróg. Tu jest jakaś drabina. Czyli tutaj chyba mamy do sekretu dojście. W tych starszych grach to wiecie, ja tych drabin to się lekko... Jak ty mnie tu zaskoczyłeś, że tu jesteś. Tam dalej nikogo nie ma, auć. Już myślałem, że polecę w przepaść. Dobra, czy to już mi zadziała? Tak. Oho, tu jest. Zmieniamy na karabinek już. Może przeładować, zanim ktoś tu przyjdzie. Nie tak to miało wyglądać. Dobra, amunicja na full jest, widzę. Alarma? Nie ma alarmu. Wow.
tu jest to wejście na górę. Mamy hełm na pewno. Ale czy coś jeszcze tutaj znajdę? Chyba tu już nic więcej. Warto rozwalać. Jak znajdziemy sekret, to... O! Tędy musimy. I... Powiedzcie mi, co ja mam tu znaleźć? Ale prawie dobrze myślałem, co mam do zrobienia. No, idziecie czy nie? Under control. Ah, and the American? Dead. Excellent. Village guard station out. A, to my to powiedzieliśmy, tak? Spotka się w wiosce. Niby nam mamy to już zaliczone. Nie chce mi się podchodzić i kopniakami to robić. A, i tu jest to przejście zablokowane, dobra. Więc możemy tylko i wyłącznie iść w tą stronę. Tak, mamy tyle amunicji, że... Możemy ze spokojem ją na to wydać. Kessler, nie strasz. A, tu nie było nad sekretów. Follow me. We must get you inside the village. Skontaktuj się z Kesslerem. Wie o twojej ucieczce z zamku Wolfenstein. Śmierć agenta 1 to tragedia, ale była nieuniknione. Dywizja paranormalna SS Himmlera, na której czele stoi Helga, organizuje masowe wykopaliska archeologiczne w pobliżu wioski. OSA przechwyciła niedawno fragmenty zakodowanych wiadomości pochodzących do samego Himmlera, ale do tego momentu nie udało nam się w pełni odszyfrować żadnej z wiadomości. Carl Willigut, członek z Okręgu Krzyżowej, ma coś ważnego dla ciebie. Jeśli to możliwe, zlokalizuj go, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami Kesslera, aby dostać się do wykopalisk i zbadać sytuację. Pamiętaj, aby zebrać wszelkie informacje wywiadowcze, które możesz znaleźć po drodze. Nowe rozkazy otrzymasz po dotarciu na miejscu wykopalisk. Colder than last night. I hope we get some new blankets soon. I just hope we get some hot water soon. I haven't bathed in over 2 weeks. Yeah, I know.
Such as it is, this is my house. If you go down these stairs, there's a back entrance to the cafe. O, Luga z tłumikiem dostaliśmy. I regret that I cannot accompany you any further in my condition. You must hurry. Helga's team has an excavation site at the graveyard at the end of town. The entrance to the crypt is there. Good luck. Ale dalsze przygody już w kolejnym odcinku, a tymczasem grał z wami Deku, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie like, komentarz i do następnego razu. Hej, hej!